Wznawiam obrady. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 18 porządku dziennego. Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w roku 2023 wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Druki numer 646 i 668. Proszę Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pana Mirosława Wróblewskiego o przedstawienie sprawozdania. Bardzo proszę, panie prezesie. I proszę posłów, którzy jeszcze nie skończyli rozmów, o przeniesienie w kuluary albo wyciszenie, żebyśmy mogli spokojnie wysłuchać wystąpienia pana prezesa. Bardzo dziękuję. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za 2023 rok, który daje wgląd w funkcjonowanie organu nadzorczego, prowadzone przez niego sprawy oraz podjęte działania strategiczne. Z uwagi na objęcie przeze mnie stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w styczniu tego roku, dzisiejsze wystąpienie ma szczególny charakter z tego względu, że przedstawiam wyniki pracy organu nadzorczego za okres, kiedy ten urząd sprawował mój poprzednik, pan Jan Nowak. Sprawozdanie, które oczywiście dysponuje Wysoka Izba, zawiera wnioski, najważniejsze ustalenia z wykonanych przez mojego poprzednika ustawowych zadań oraz wynikającą z nich ocenę stanu przestrzegania w Polsce przepisów o ochronie danych osobowych. Najważniejsze zadania organu nadzorczego do spraw ochrony danych osobowych to oczywiście rozpatrywanie skarg, prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie, podejmowanie czynności w przypadku naruszeń, podejmowanie działań mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości w procesach przetwarzania danych osobowych oraz opiniowanie projektów aktów normatywnych w zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych. Pozwólcie państwu, że przedstawię te działania w skrócie, rozpoczynając od skarg. Skargi, które pochodzą od obywateli, jest coraz więcej. W roku 2023 do urzędu wpłynęły w sumie 6962 skargi oraz dodatkowo 532 skargi o charakterze transgranicznym. Te skargi dotyczą ponad 1000 podmiotów sektora publicznego, ponad 2500 podmiotów sektora prywatnego. W dużej mierze to sektor zdrowia, zatrudnienia, szkolnictwa, sfera finansów, ubezpieczeń i telekomunikacji. W wielu przypadkach te zagadnienia dotyczące ochrony danych, które są przedkładane przez obywateli, dotyczą upubliczniania wizerunku osób fizycznych bez zgody, udostępniania przez administrację, inne podmioty wizerunku bądź danych osobowych na stronach internetowych BIP, platformach społecznościowych, przetwarzanie danych osobowych w innych celach niż ten, do których dane pozyskano, brak realizacji obowiązków informacyjnych, udostępnianie danych osobom nieuprawnionych, brak realizacji praw podmiotów danych, ale także pewne specyficzne, które zaznaczyły się szczególnie w ubiegłym roku, mianowicie pozyskiwanie przez lekarzy nieuprawnionego dostępu do danych przetwarzanych w systemach ZUS w celach innych niż świadczenie medyczne czy wystawienie recepty, monitoringu wizyjnego w bardzo różnych obszarach, także w sektorze medycznym, przekazywanie lub powierzanie danych firmom windykacyjnym i do Biura Informacji Kredytowej bez podstawy prawnej bądź w sposób nieprzejrzysty. To są zresztą jedne z najczęstszych skarg kierowane do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. To oczywiście przykłady, lista i przykłady kolejne są podane w sprawozdaniu rocznym. Te skargi, co chciałbym podkreślić, są bardzo często złożone, wielowątkowe i coraz częściej dotyczą spraw związanych z zastosowaniem nowych technologii. Dotyczą zarówno spraw codziennych, zwykłych obywateli, jak i bardzo poważnych naruszeń ochrony danych osobowych. Tak poważnych jak niektóre ze spraw, które odnotowano,
które dotyczyły ujawnienia danych osobowych, a w konsekwencji doprowadziły do samobójstw tych osób. Ja ze szczególną troską takie sprawy w tym roku kontynuuję, przeprowadzając także działania kontrolne i te sprawy są wciąż w toku i oczywiście będą przedstawione zapewne w sprawozdaniu z mojej działalności za 2024 rok. Łącznie w sprawach skargowych wydano 1796 decyzji administracyjnych. Bardzo ważne i istotne dla zapewnienia skuteczności systemu ochrony danych osobowych w naszym kraju są prowadzone przez Urząd Ochrony Danych Osobowych kontrole. To są kontrole sektorowe, a więc w szczególnie wrażliwych obszarach, bądź są to kontrole o charakterze bardziej doraźnym, zainicjowane bądź skargami, bądź sygnałami od obywateli, bądź też doniesieniami medialnymi. W ubiegłym roku kontrole zostały przeprowadzone w 33 podmiotach. To były przede wszystkim branża medyczna, ubezpieczeniowa, handlowa, gastronomiczna, firmy kurierskie. Przede wszystkim, i co znowu charakteryzuje te kontrole, coraz częściej sprawdzane jest wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, także wiążącym się ze stosowaniem systemów informatycznych. Poddawane są badaniu także takie kwestie, czy wdrożono odpowiednie polityki ochrony danych, czy został wyznaczony inspektor ochrony danych, czy odpowiednio powierzono przetwarzanie podmiotom przetwarzającym. Natomiast nieprawidłowości najczęściej dotyczyły niedopełnienia obowiązków informacyjnych, niezawierania umów powierzenia, czy też braku dokonania odpowiedniej analizy ryzyka dla poszczególnych rodzajów zagrożeń i oceny skutków dla ochrony danych. Wiele z tych kontroli, chociaż oczywiście nie tylko, skutkuje nakładaniem administracyjnych kar pieniężnych. W ubiegłym roku w 30 sprawach na 31 podmiotów prezes urzędu nałożył administracyjne kary pieniężne w wysokości 1 230 000 zł. To oznaczało wzrost ilościowy nałożonych kar o 55% i spadek z kolei ich łącznej wysokości o 85%. Przykłady znowu znajdują się w sprawozdaniu, jest ich bardzo, bardzo wiele. Jeżeli chodzi o legislację, jest to myślę bardzo ważny obszar, szczególnie teraz składając sprawozdanie przed Wysoką Izbą. Rolą organu nadzorczego jest doradzanie projektodawcom, ale także ustawodawcy, Parlamentowi Narodowemu w sprawie aktów prawnych pod kątem materii ochrony danych osobowych. Staramy się pełnić taką wspierającą rolę, tak aby przepisy, czy to nowe, czy przepisy zmieniające, były ukształtowane w ten sposób, aby z jednej strony zapewnić cele regulacji, z drugiej strony odpowiednie poszanowanie standardów ochrony danych osobowych. Trzeba niestety jednak zauważyć, że pomimo takiego obowiązku prawnego wynikającego zarówno z przepisów prawa unijnego, jak i ustawy o ochronie danych osobowych, nie wszystkie podmioty przedstawiają prezesowi urzędu te projekty aktów do zaopiniowania. Dlatego też staramy się coraz częściej, szczególnie w tym roku, samodzielnie także monitorować projekty, aby móc przedstawiać jej Wysokiej Izbie. Chciałem także bardzo podziękować Marszałkowi Sejmu i Kancelarii Sejmu za to, że przyjęto taki mechanizm, który rzeczywiście w znacznie większym stopniu pozwolił na przedstawianie prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych projektów aktów do zaopiniowania, przede wszystkim projektów poselskich, i mam nadzieję, że dzięki temu te projekty zyskują na jakości, tak pod kątem przede wszystkim właściwej ochrony danych osobowych. W ubiegłym roku organ nadzorczy zaopiniował 819 projektów aktów prawnych. Jest to tak ogromny obszar, że pozwolę sobie może ich tutaj nie wymieniać.
Naruszenia są niezwykle ważne. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń od administratorów jest bardzo ważne dla zapewnienia odpowiedniego przestrzegania praw i wolności. Jest ich dużo. W ubiegłym roku to ponad 14 tysięcy zgłoszeń dotyczących bardzo wielu obszarów wysyłania korespondencji do niewłaściwego odbiorcy, ujawnienia danych osobie nieuprawnionej, nieprawidłowej anonimizacji, ale także przełamywanie zabezpieczeń informatycznych i przez to nieuprawnione uzyskanie dostępu. Obszar ten jest bardzo często właśnie związany także z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Tutaj urząd dba o to, żeby te zgłoszenia były analizowane, żeby potem prowadziły do możliwości wsparcia administratorów w przypadkach, kiedy następuje wysokie ryzyko ochrony danych. Jeżeli administrator nie zawiadomił pomimo takiego obowiązku osób, których dane dotyczą, wówczas prezes urzędu może do tego administratora zobowiązać. W ubiegłym roku, jeżeli chodzi o orzecznictwo sądów administracyjnych, odnotowano wzrost liczby skarg w odniesieniu do 2022 roku. Wzrosła także zaskarżalność wyroków wydanych przez WSA. W mojej opinii jest to spowodowane przede wszystkim tym, że w ustawie o ochronie danych osobowych istnieje przepis pozwalający na wstrzymanie z automatu, z mocy prawa wykonalności decyzji prezesa urzędu, jeżeli nakładającej administracyjną karę pieniężną, kiedy tylko ona zostanie zaskarżona. Oczywiście jest to rozwiązanie korzystne dla administratorów, ale pamiętajmy, że oczywiście czas płynie, administrator nie płaci takiej kary i bardzo wiele postępowań sądowych po prostu trwa na tyle długo, że wiele takich decyzji wciąż jest w postępowaniu sądowym. Niezwykle istotną funkcją, która ma wspierać administratorów, jest tworzenie kodeksów postępowań i tutaj prezes urzędu te kodeksy zatwierdza. Współpracujemy z różnymi branżami. W ubiegłym roku wiele takich postępowań, w szczególności jeżeli chodzi o organizację firm badania opinii i rynku, Polskiej Rady Centrów Handlowych, Izby Doradców Podatkowych, biobanki, zostało wszczętych. Natomiast w ubiegłym roku zatwierdzono kodeks postępowania dla sektora ochrony zdrowia przygotowany przez Polską Federację Szpitali. Urząd Ochrony Danych Osobowych udziela także na bieżąco odpowiedzi na pytanie dotyczące wykładni prawa. Zapewnienie pewności interpretacji jest niezwykle istotne. Duża część z tych pytań to odpowiedzi na pytania inspektorów ochrony danych osobowych. Co więcej, w przypadku wątpliwości, problemów, urząd odpowiada i wyjaśnia w godzinach pracy infolinii. To jest numer 606 950 000. Codziennie pracownicy odbierają kilkadziesiąt takich telefonów. W ubiegłym roku takich rozmów odbyto ponad 14 tysięcy. Prezes urzędu może także oddziaływać na legislację w formie wystąpień, także w zakresie poprawy skuteczności ochrony danych. W ubiegłym roku prezes urzędu wystosował 5 wystąpień z określonymi wnioskami. 2 dotyczyły zagadnień legislacyjnych. Mogę powiedzieć, że w tym roku ja korzystam z tego środka znacznie częściej. Myślę, że to jest dobry środek, żeby współpracować z rządem, z parlamentem, z komisjami. W zakresie edukacji działań podejmowanych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych w 2023 roku było dużo. To były działania skierowane do dzieci i młodzieży w ramach programu Twoje dane, Twoja sprawa. Zostały podpisane 3 porozumienia o współpracy.
z Krajową Izbą Radców Prawnych, Inspektoratem Farmaceutycznym, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych. Współpraca międzynarodowa była realizowana głównie na posiedzeniach Europejskiej Rady Ochrony Danych i w podgrupach. Ja staram się uczestniczyć także w tych spotkaniach w tym roku osobiście. Panie Marszałku, Szanowni Państwo, Wysoka Izbo, wyzwaniem z pewnością na ten rok i bardziej już na kolejny będzie ochrona danych osobowych w kontekście nowoczesnych technologii, angażowanie się przede wszystkim we wdrażanie nowych przepisów z takiego pakietu, tak zwanego pakietu cyfrowego Unii Europejskiej, Europejskiej Strategii Danych, także w obszarze sztucznej inteligencji. I naszym najważniejszym zadaniem urzędu jest docieranie także do szerszych grup obywateli, czemu służy wspieranie tych działań w ramach współpracy z ekspertami, a także nowa inicjatywa, którą uruchomiliśmy w tym roku, to jest program UODO Rusza w Kraj, gdzie odbyliśmy spotkania z obywatelami, z inspektorami ochrony danych osobowych, organizując konferencje między innymi już w Małopolsce i na Śląsku. W styczniu takie spotkanie odbędzie się na Pomorzu i w kolejnych województwach. Myślę, że uda nam się w czasie tej kadencji odwiedzić wszystkie województwa, tak żeby urząd, który nie posiada swoich regionalnych, wojewódzkich przedstawicielstw, mógł być bardziej obecny także w terenie i służyć bezpośrednią pomocą obywatelom, inspektorom ochrony danych czy samorządowi terytorialnemu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Proszę teraz pana posła Dominika Jaśkowca o przedstawienie stanowiska komisji. Proszę bardzo, panie pośle. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt przedstawić stanowisko Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka dotyczące sprawozdania z działalności Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za rok 2023. Sprawozdanie stanowi wykonanie artykułu 59 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych, jak również dyspozycje artykułu 50 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Powstanie pierwszych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych było konsekwencją postępującego rozwoju technologii. Najpierw fotografii, a potem postępów digitalizacji i komputerowym przetwarzaniu informacji. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Należy w tym miejscu zauważyć, że prawo do poszanowania życia prywatnego i prawo do ochrony danych osobowych są ściśle ze sobą związane, chociaż są odrębnymi pojęciami. Prawo do prywatności określane jako prawo do poszanowania życia prywatnego polega na ogólnym zakazie wkraczania w sferę prywatną, natomiast ochrona danych osobowych jest prawem aktywnym, związanym z ochroną wszelkich informacji określonej osobie, takich jak imiona, nazwiska, data urodzin, zdjęcia, nagrania, wideo, inne dane kontaktowe. W dzisiejszym świecie ochrona danych osobowych zyskuje na znaczeniu. Z każdym dniem to się dzieje. Zaniedbywanie kwestii związanych z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych może prowadzić do poważnej konsekwencji, w tym kradzieży tożsamości czy straty finansowej. Dlatego tak istotne jest, aby dane osobowe podlegały ochronie prawnej. Ich ochrona jest istotna nie tylko z punktu widzenia państwa, ale przede wszystkim z punktu widzenia obywatela. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Oceniając sprawozdanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, należy z całą mocą podkreślić, że osoba piastująca to stanowisko musi być niezależna. Przede wszystkim niezależna politycznie. Oczywiście niezależność to głównie cecha charakteru, której nie sposób wywnioskować na podstawie suchych danych biograficznych. Jednakże zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wystarczającą przeszkodą w niezależnym wykonywaniu zadań jest już samo zagrożenie możliwością wpływu politycznego. W trakcie omawianego roku sprawozdawczego funkcję prezesa urzędu pełnił pan magister inżynier Jan Kazimierz Nowak, który dopiero przed objęciem powierzonej mu funkcji zrezygnował z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości.
Wiele decyzji podejmowanych przez ówczesnego prezesa urzędu było decyzjami politycznymi, a więc rażąco sprzecznymi z charakterem funkcji. Co więcej, ograniczało prawo obywateli do ochrony ich danych osobowych albo zagrażało zasadzie jawności życia publicznego wyrażonej w artykule 61 Konstytucji Rzeczypospolitej. Wymienię tylko dwa przykłady. Pierwszy, wybory kopertowe. W sprawie wyborów kopertowych prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał kontrowersyjne stanowisko. Jego zdaniem Poczta Polska mogła pozyskiwać dane osobowe wyborców i wyborczyń. Nielegalność pozyskania danych na potrzeby wyborów kopertowych już kilkakrotnie była oceniana przez sądy, które między innymi zobowiązały ówczesnego prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych do przeprowadzenia postępowania w tej sprawie. Sądy uznały, że udostępnienie danych w tej sytuacji stanowiło przestępstwo, a decyzja ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego, mająca stanowić podstawę do przekazania danych osobowych, została wydana z naruszeniem prawa. Przykład drugi. Listy poparcia do NeoKRS. Pomimo prawomocnych rozstrzygnięć sądowych, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych podjął działania zmierzające do zablokowania udostępniania opinii publicznej informacji o tym, kto popierał kandydatów sędziów do NeoKRS. Działanie to spotkało się z surową oceną Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA stwierdził, że prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych postawił się ponad polskie sądy i wydane przez nie prawomocne orzeczenia. Zdaniem NSA prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych sprzeniewierzył się określonemu w artykule 35 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych ślubowaniu, w którego rocie wprost zapisano, iż zobowiązuje się on do dochowania wierności Konstytucji Rzeczypospolitej oraz strzeżenia prawa ochrony danych osobowych. Obawy o niezależność prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ograniczają zaufanie obywatelek i obywateli do tego urzędu, który ma stać na straży ich praw. Osoby składające skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych muszą mieć pewność, że ich sprawy zostaną rozpatrzone merytorycznie, a nie politycznie. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, pomimo tego, że przepisy dotyczące ochrony danych osobowych nie są nowością, a unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych obowiązuje od 25 maja 2018 roku, to w dalszym ciągu nie wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe wprowadziły odpowiednie procedury i rozwiązania związane z ochroną danych osobowych wynikających z tych przepisów. Ponadto, pomimo znacznego upływu czasu od wejścia w życie RODO, ze strony administratorów danych zdarzają się niewłaściwe praktyki oraz błędy. Jakie wyzwania na kolejne lata stoją przed prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych? Po pierwsze, urząd musi w końcu zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, jakie niesie z sobą rozwój technologii sztucznej inteligencji. Organ musi cały czas poszerzać swoją wiedzę i kompetencje, szczególnie w zakresie wyjaśnialności działania systemów AI. Pliki ciasteczka, technologie śledzące, międzynarodowe transfery danych, sztuczna inteligencja, w tych obszarach wszyscy potrzebujemy jasnych wytycznych. Zgodnie z RODO organ nadzorczy m.in. upowszechnia w społeczeństwie wiedzę o ryzyku, przepisach, zabezpieczeniach i prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. To jest wyzwanie, które nieustająco stoi przed prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zwłaszcza w kontekście zautomatyzowanego przetwarzania naszych danych. Po drugie, Urząd Ochrony Danych Osobowych boryka się z dużą liczbą wpływających skarg. W 2023 roku do urzędu wpłynęło 6962 skargi. Znaczny wzrost liczby wpływających skarg w latach poprzednich, utrzymywanie się tego wysokiego wskaźnika przez kolejne lata przełożyło się na zwiększoną liczbę prowadzonych postępowań i wydłużenie czasu ich trwania. W 2023 roku prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zakończył postępowanie w 5898 sprawach, a więc mniej niż spraw, które wpłynęły do urzędu. Przedłużające się postępowania przed organem ochrony danych osobowych niweczą ich sens. Dlaczego? Dlatego, że korporacje wpisują sobie w biznesplan tego typu rozstrzygnięcia. Zanim organ coś rozstrzygnie, zmieniają model działania. Wieloletnie postępowania, na które oczywiście wpływ ma nie tylko urząd, ale również sądy administracyjne, oddalają nas od prawa do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie. Organ musi zrobić wszystko, aby uniknąć sytuacji takich jak sprawa krakowskiej firmy Morelenet, w której po 3,5 roku od wydania decyzji postępowanie zaczyna się praktycznie od początku. Po trzecie, należy odbudować zaufanie do urzędu. Osoby składające skargi powinny mieć pewność, że ich sprawy zostaną rozpatrzone merytorycznie, a nie politycznie. Obecna kadencja musi upłynąć pod znakiem odbudowy zaufania społecznego do organu ochrony danych osobowych jako podmiotu niezależnego od sfery politycznej.
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, wyzwań stojących przed prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest wiele. Dlatego należy docenić zmianę formuły wykonywania zadań urzędu pod kierunkiem obecnego prezesa pana profesora Mirosława Wróblewskiego. Do pozytywnych zjawisk zaliczyć należy zwiększenie zakresu kontroli uprzedniej aktów prawa przed ich przyjęciem przez właściwe organy władzy publicznej, a nie kontrolą ex post po fakcie ich uchwalenia, po ich przyjęciu. Zwiększenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i szkoleniowej, większą aktywność terenową urzędu. Z uwagi na powyższe, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po rozpatrzeniu sprawozdania prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na posiedzeniu w dniu 24 września wnosi, aby Wysoki Sejm sprawozdanie Rzecznika Urzędu Ochrony Danych Osobowych raczył przyjąć. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Otwieram dyskusję. Jako pierwszy głos zabierze poseł Kazimierz Smoliński, klub PiS. Proszę bardzo, panie pośle. Panie marszałku, Wysoka Izbo, podczas wyborów przedstawiam stanowisko klubu Prawo i Sprawiedliwość w sprawie sprawozdania prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za 2023 rok. Podczas wyborów na stanowisko prezesa UODO wiele mówiono na temat skarg obywateli składanych do urzędu. Ze sprawozdania prezesa wynika, że w roku 2023 do urzędu wpłynęło 6962 skargi, zatem o 33 skargi mniej niż w roku poprzednim. Znaczny wzrost liczby wpływających skarg w latach poprzednich i utrzymywanie się tego wysokiego wskaźnika przez kolejne lata przełożyło się na zwiększoną liczbę spraw prowadzonych w urzędzie w analizowanym 2023 roku. Sprawy te pozostawały w toku i konieczne było podjęcie czynności niezbędnych do zebrania materiału dowodowego, aby odpowiednie decyzje o postępowaniu administracyjnym wydać. Wydano w 2023 roku 5898, zakończono postępowanie w 5980 sprawach, pośród których 1750 zakończyło się wydanie decyzji administracyjnych. Dzięki ciężkiej pracy pracowników urzędu udało się tyle spraw załatwić. No zobaczymy, jak teraz, czy to tempo, które było tak krytykowane, czy zostanie utrzymane przez obecnego prezesa, oby było takie, a jeszcze lepiej, gdyby było większe. Atakowaliście też państwo prezesa urzędu za sprawę przeciwko Morele.net, której skandalicznym wyrokiem NSA podważono kompetencje pracowników UODO i jego pozycję ustrojową. Wyrok ten uchylił decyzję prezesa, spowodował, że firma, której wyciekło ponad 2 miliony danych osobowych, pozostała bezkarna. Na szczęście pan prezes wykazał się odwagą, nie bał się zarówno polityków, jak i sądu i wydał ponowne rozstrzygnięcie w tej sprawie, chroniąc obywateli, zwykłych ludzi, które to rozstrzygnięcie podtrzymane zostało przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie we wrześniu tego roku, mimo sprzeciwu firmy. Kwestia kodeksu postępowania zgodności z RODO to w 2022 roku prezes wydał jeden kodeks postępowania dla małych placówek medycznych, zatwierdził jeden kodeks postępowania dla sektora ochrony zdrowia, który to sektor jest szczególnie narażony na zagrożenie przetwarzaniem danych osobowych. Jeżeli chodzi o temat systemu certyfikacji zgodności z RODO, jest niezwykle ważnym tematem dla biznesu w Polsce i dla polskich przedsiębiorców. Polski organ nadzorczy zatwierdził 8 grudnia 2023 roku dodatkowe wymogi akredytacji podmiotów certyfikujących, czyli rozpoczął tworzenie systemu certyfikacji. Mamy nadzieję, że ten system powstanie w niedalekiej przyszłości i będziemy się temu przyglądać. W 2023 roku mogliśmy zauważyć, że w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych częstymi gośćmi byli seniorzy i dzieci, czyli pokolenia osób, które muszą być szczególnie uwrażliwiane na kwestie ochrony danych osobowych. Letnia Akademia Liderów RODO gromadziła w ostatnim okresie wielu studentów z różnych środowisk akademickich. Mamy nadzieję, że Urząd Ochrony Danych Osobowych nadal będzie otwarty dla zwykłych ludzi, a nie zamknie się w zamkniętym środowisku eksperckim, co można ostatnio zauważyć. Także, panie prezesie, pozytywnie opiniujemy to stanowisko, przepraszam, to sprawozdanie za ubiegły rok i liczymy, że
będzie pan kontynuował dobre tradycje poprzedniego prezesa wbrew tym politycznym atakom, które tu przed chwilą pan przewodniczący komisji przeprowadził, odbiegając znacznie od sprawozdania, a nawet wchodząc w bieżący rok, co nie powinno być przedmiotem obrad. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Zapraszam teraz posła Krystiana Łuczaka, Koalicja Obywatelska. Proszę bardzo, panie pośle. Panie marszałku, Wysoka Izbo, mam przyjemność przedstawić stanowisko klubu Koalicji Obywatelskiej na temat sprawozdania z działalności prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w roku 2023. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 2023 roku uważamy przedstawione w dokumencie informacje za szczegółowo i merytorycznie opisujące realizację ustawowych zadań. Zarówno sprawozdanie, jak i zawarte w nim wnioski wynikające ze stanu przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych zawierają najważniejsze ustalenia dotyczące zrealizowanych zadań, do których należą rozpatrywanie skarg, prowadzenie kontroli, opiniowanie projektów aktów prawnych, przyjmowanie zgłoszeń naruszeń ochrony danych, podejmowanie czynności wobec administratorów i podmiotów przetwarzających w celu powiadomienia osób, których dane zostały naruszone, a także prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej oraz uczestnictwo w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych. W roku 2023 do UODO skierowano blisko 7 tysięcy skarg, co oznacza utrzymującą się tendencję wzrostową. Duża liczba skarg, pytań prawnych i zgłoszeń naruszeń ochrony danych osobowych wskazuje zdaniem prezesa UODO na wciąż istniejące problemy z przestrzeganiem przez administratorów prawa do ochrony danych osobowych, ale jednocześnie stanowi również potwierdzenie wysokiej świadomości przepisów i regulacji prawnych, zarówno przez podmioty, jak i osoby fizyczne. Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu, zgłoszenia dotyczą przede wszystkim przetwarzania i upubliczniania wizerunku osób fizycznych bez ich zgody, udostępniania przez administrację publiczną z naruszeniem przepisów danych osobowych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, w mediach społecznościowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, do którego były pozyskane. Skargi dotyczą również braku realizacji obowiązków informacyjnych, udostępniania danych osobowych osobie nieuprawnionej oraz braku realizacji prawa dostępu do danych o usunięciu prawa sprzeciwu. W roku 2023 prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych dopełnił także obowiązku prowadzenia działań kontrolnych w obszarze przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. W przypadkach stwierdzenia uchybień prowadził postępowania administracyjne w takich sprawach, których skutkiem było występowanie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem, a w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych nałożenie administracyjnej kary pieniężnej. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wywiązał się również z zadania przyjmowania zgłoszeń naruszenia ochrony danych osobowych, które stwarzały ryzyko naruszenia praw wolności osób fizycznych. W 2023 roku organ otrzymał 14 tysięcy zgłoszeń, które dotyczyły m.in. wysyłania korespondencji do niewłaściwego odbiorcy, ujawnienia danych osobie nieuprawnionej, nieprawidłowej anonimizacji lub nieuprawnionego uzyskania dostępu do informacji, a także utraty korespondencji przez operatora pocztowego, zgubienia lub kradzieży nośnika danych, działania złośliwego oprogramowania oraz ataków cybernetycznych. Podkreślić należy także realizację działań edukacyjno-informacyjnych oraz nawiązanie współpracy na mocy porozumienia z Krajową Izbą Radców Prawnych, Głównym Inspektorem Farmaceutycznym oraz Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych. Prezes UODO realizował także z pozytywnym skutkiem zadania z zakresu współpracy z samorządami oraz współpracy międzynarodowej. Z uwagi na wyższe, na wszystkie powyższe argumenty, rekomendujemy przyjęcie sprawozdania z działalności prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w roku 2023. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. I zapraszam pana posła Tomasza Zimocha, Polska 2053 droga. Proszę bardzo, panie pośle. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, panie prezesie, panie profesorze, chciałoby się krzyknąć wreszcie. Dobrze, że wreszcie ten punkt jest w harmonogramie posiedzenia Sejmu, bo chyba czterokrotnie znikał z porządku obrad i z wielką radością, więc by nadspodziewane okoliczności nie spowodowały, że może znowu zniknąć, to w telegraficznym skrócie, a także dlatego, by się nie powtarzać. Ten raport, to sprawozdanie to nic innego jak nasza codzienność. Ten raport pokazuje nasze życie. W tym raporcie, w tym sprawozdaniu jest opis naszych problemów. Dlatego piszemy skargi. Przypomnę pana
słowa z posiedzenia komisji. Niestety, w ubiegłym roku jedna ze skarg dotyczyła ujawnienia danych osobowych, co w konsekwencji doprowadziło do samobójstwa osoby niepełnoletniej. Informację tę ujawniono, by zaatakować matkę dziecka pełniącą funkcję publiczną. W sprawozdaniu czytamy, że wpłynęło wiele skarg na duże platformy mediów społecznościowych. 6 milionów aplikacji mobilnych, a prawie każda z nich, jak czytamy w sprawozdaniu, gromadziła określone informacje o swoich użytkownikach. W związku z tym, jak podkreśla raport, wskazane jest, aby twórcy aplikacji mobilnych zapewniali zgodność produktu z ochroną danych osobowych. Ten raport jest również przestrogą. I nie będę przedstawiał liczb, ale chcę właśnie powiedzieć o tej przestrodze dla nas wszystkich, a szczególnie dla urzędników. Oto w sprawozdaniu czytamy, że jedna z wydanych w 2023 roku decyzji związana jest z naruszeniem ochrony danych osobowych przez ministra zdrowia. Głośna sprawa, która ma także swój dalszy ciąg. Minister zdrowia opublikował w serwisie społecznościowym wpis o lekarzu, który wystawił receptę na lek z grupy psychotropowych i przeciwbólowych. To minister zdrowia, wasz minister zdrowia, przedstawił dane osobowe lekarza. Słusznie nałożono na ministra administracyjną karę pieniężną, słusznie też nakazano i wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zminimalizowania ryzyka wiążącego się z przetwarzaniem danych osobowych. O tym wszystkim możemy przeczytać w tym sprawozdaniu. W tym sprawozdaniu właśnie prezes urzędu bije na alarm. Dostęp ministra zdrowia do danych osobowych odbył się poza kompetencjami wynikającymi z przydzielonej mu funkcji, z nadużyciem stanowiska, na które został mianowany. I panie pośle, a pan mówi o jakichś atakach politycznych, a to przecież minister właśnie waszej formacji. Kompromitujący był sposób przekazania ministrowi zdrowia danych osobowych za pomocą komunikatora. O tym też pan zapomniał? A stanowi to przecież zasadnicze naruszenie zasad bezpieczeństwa. Kolejne sprawozdanie to będzie już pana sprawozdanie za pełny okres pracy. Klub Polska 2050 życzy panu powodzenia, stanowczości, zdecydowania i do zobaczenia za kilka miesięcy. Mam nadzieję, że już od razu w pierwszym harmonogramie, kiedy to sprawozdanie będzie pan w Sejmie przedstawiał. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Teraz zapraszam pana posła Michała Pyrzyka, klub PSL. Proszę bardzo. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, panie prezesie, w imieniu klubu parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe Trzecia Droga mam zaszczyt przedstawić stanowisko dotyczące sprawozdania z działalności prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 2023 roku. Dzisiejsza debata, a także wcześniejsze procedowanie i dyskusja w czasie posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka nad sprawozdaniem prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest wykonaniem obowiązku nałożonego przez przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, które przewidują przedłożenie sprawozdania Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, Radzie Ministrów, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Rzecznikowi Praw Dziecka oraz Prokuratorowi Generalnemu z uwagi na jego przedmiot na mocy artykułu 59 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. O ochronie danych sprawozdanie to jest także udostępniane opinii publicznej, Komisji oraz Europejskiej Radzie Ochrony Danych. Sprawozdanie przedstawia najważniejsze ustalenia dotyczące zrealizowanych przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ustawowych i podstawowych jego zadań, do których należą przede wszystkim rozpatrywanie skarg, prowadzenie kontroli, opiniowanie projektów aktów prawnych, przyjmowanie zgłoszeń naruszeń ochrony danych, a także podejmowanie czynności wobec administratorów i podmiotów przetwarzających w celu powiadomienia osób, których dane zostały naruszone. Ważnym zadaniem, jak podkreśla sam pan prezes, jest również działalność edukacyjno-informacyjna. Mimo obowiązywania RODO od 2018 roku wiele firm, wiele instytucji nie w pełni rozumie swoje obowiązki w tym zakresie, więc urząd musi prowadzić działania i edukacyjne, i szkoleniowe, podnoszące świadomość w społeczeństwie i wspierać wymienione organizacje w przestrzeganiu przepisów. Ważną sferą działania jest też uczestnictwo w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych. Koordynacja na poziomie międzynarodowym jest nieodzowna, ponieważ
Urząd Ochrony Danych Osobowych musi współpracować z innymi organami ochrony danych w Unii Europejskiej i poza nią, aby zapewnić spójność w stosowaniu przepisów i regulować na transgraniczne naruszenia danych. Skuteczna współpraca międzynarodowa wymaga także synchronizacji działań, wymiany informacji i wypracowywania ciągłego w zasadzie wspólnych standardów. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, omawiając poszczególne zadania, należy jednocześnie podkreślić, że Urząd Ochrony Danych Osobowych stoi dziś przed szeregiem poważnych i często nowych wyzwań związanych z dynamicznym rozwojem technologii, regulacji prawnych nowych i globalizacją. Powinien przede wszystkim nadążać za bardzo szybkim rozwojem technologii, które dziś w sieci i w swoich zasobach przetwarzają ogromne, niezliczone ilości danych osobowych, a ich stosowanie może rodzić nowe zagrożenia dla prywatności. Powinien skutecznie egzekwować rozporządzenie o ochronie danych, które wprowadziło dość istotne zmiany w ochronie prywatności, ale jego egzekwowanie jest często trudne, bywa nie lada wyzwaniem. Urząd musi szybko reagować na przypadki naruszeń, prowadzić postępowania i wydawać decyzje, co wymaga i zasobów kadrowych, i technicznych, i organizacyjnych, a wraz z rosnącą liczbą cyberataków ochrona danych osobowych staje się kluczowym elementem polityki bezpieczeństwa i to także urząd musi, tutaj już nie ma wyboru, współpracować z innymi instytucjami, aby monitorować i reagować na incydenty naruszenia ochrony danych. W kontekście tego, co powiedziałem wcześniej, ogromu tych zadań, spraw przedstawionych w sprawozdaniu, ale także w obliczu rosnących wyzwań w zakresie ochrony danych, pragnę podziękować panu prezesowi, jego wszystkim współpracownikom za te wszystkie działania podejmowane tak naprawdę w zakresie ochrony fundamentalnej wartości, czyli naszego bezpieczeństwa. Pragnę także podziękować za współpracę w obszarze stanowienia prawa, ponieważ dzięki podejmowanym przez urząd działaniom, takim jak przedstawianie opinii w toku procesu legislacyjnego czy kierowanie wystąpień legislacyjnych, udało się zapobiec wejściu w życie lub wyeliminować z obrotu prawnego przepisy nieprzejrzyste, niezapewniające poszanowania gwarantowanych przez RODO praw osób, których dane są przetwarzane. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Klub Parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe Trzecia Droga, mając na uwadze powyższe, będzie głosować za przyjęciem sprawozdania z działalności prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 2023 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Zapraszam pana posła Witolda Tumanowicza, który przedstawi stanowisko klubu Konfederacja. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w imieniu klubu Konfederacja chciałbym przedstawić stanowisko dotyczące sprawozdania prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za rok 2023. Dokument ten, choć zawiera wiele istotnych informacji o stanie ochrony danych osobowych w Polsce, wskazuje również na poważne problemy, które wymagają krytycznego spojrzenia i zmian. Urząd w swoim raporcie podkreśla, że w 2023 roku zarejestrowano 14 069 zgłoszeń naruszeń ochrony danych i nałożono 31 decyzji administracyjnych o łącznej wartości kar wynoszącej ponad 1 200 000 zł. Niestety analiza tych danych wskazuje na wyraźną nierówność w traktowaniu sektora prywatnego i publicznego. Podczas gdy jednostki publiczne były odpowiedzialne za większą liczbę naruszeń, wysokość nakładanych kar finansowych była znacząco niższa niż w przypadku przedsiębiorców prywatnych. Firmy prywatne często będące ofiarami skomplikowanych regulacji i trudności w interpretacji przepisów RODO są obciążone wyższymi karami, co nie tylko budzi wątpliwości co do sprawiedliwości, ale także stanowi zagrożenie dla ich funkcjonowania. Urząd Ochrony Danych Osobowych nie podjął także odpowiednich działań, ani nie wydał kompleksowego raportu na temat masowych naruszeń ochrony danych osobowych, które miały miejsce w trakcie pandemii COVID-19. Wymuszenie okazywania certyfikatów covidowych, żądania szkół dotyczące przekazywania informacji o stanie zdrowia uczniów, czy przekazywanie numerów PESEL do organów sanitarnych, czy też pozyskiwanie na przykład informacji przez stewardesy, jeśli chodzi o pasażerów lotów, bez żadnej podstawy prawnej, to tylko niektóre z przykładów, które wymagają zbadania i wyciągnięcia surowych konsekwencji. Niepokój budzi także proceder przekazywania danych medycznych przez przychodnie lekarskie do sanepidów bez odpowiednich podstaw prawnych. Praktyki te nasiliły się szczególnie w kontekście odmów szczepień, co wywołało falę skarg ze strony obywateli. RODO powinno stanowczo reagować na takie naruszenia, aby przywrócić zaufanie pacjentów do systemu ochrony zdrowia.
Szczególnie niepokojący jest też brak zadbania przez UODO kwestii przetwarzania danych osobowych w związku z przygotowaniami do tak zwanych wyborów kopertowych. Przy takich danych do tej pory nie ma żadnej analizy. Przekazywanie danych osobowych milionów obywateli przed administrację publiczną do Poczty Polskiej bez wyraźnej podstawy prawnej powinno spowodować reakcję urzędu. Te działania przeprowadzone bez zgody właścicieli danych i odpowiednich zabezpieczeń budzą poważne wątpliwości co do skuteczności nadzoru UODO. Tylko kompleksowe i sprawiedliwe podejście do problemu ochrony danych osobowych pozwoli na odbudowanie zaufania obywateli i przedsiębiorców do systemu ochrony danych w Polsce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Przechodzimy do pytań. Mamy 16 posłów zgłoszonych do pytań. Ustalam czas pytań na 1 minutę. Zaczynamy od posła Henryka Szopińskiego, Koalicja Obywatelska. Proszę bardzo, panie pośle. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Prezesie, tyle padło tutaj informacji różnych, rzeczywiście obszerne bardzo sprawozdanie, dziękuję, wyczerpujące, pokazujące też zmiany na przestrzeni lat. Ale ja mam bardzo prozaiczne pytanie. Telemarketerzy, współczesna zmora tysięcy Polaków, wyzwaniają i dają dojść do głosu, nie mówią skąd mają numer telefonu. Każdy z nas trafił na takich telemarketerów. Wiem, wystarczy wysłać skargę, ale jak wiemy, nie każdy ma na to czas i determinację, żeby to robić. I praktyka pokazuje, że w prawidłowy sposób zachowują się telecentra dużych firm. Natomiast do Polaków bardzo często wyzwaniają przedstawiciele małych firm, organizujące jakieś pokazy gardków, badania medyczne i tak dalej. Więc krótkie pytanie. W takich rozmowach bardzo ciężko jest wyciągnąć z dzwoniącego skąd ma numer telefonu i jest to praktycznie niemożliwe. I teraz pytanie. Czy pan prezes widzi jakąś szansę na systemowe ukrócenie tego typu praktyk? I czy niezależnie od wniesionych skarg Urząd Ochrony Danych Osobowych przeprowadza planowe kontrole centrów telemarketingu w celu sprawdzenia, czy dane osób pozyskały w legalny i prawidłowy sposób? Jeżeli tak, to ile takich kontroli było w 2023 roku? Ile nieprawidłowości wykryto? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. I zapraszam posła Grzegorza Lorka, Klub PiS. Jeżeli nie ma, to zapraszam panią poseł Iwonę Kozłowską, Klub Koalicja Obywatelska. Jeżeli pani poseł nie ma, to zapraszam pana posła Mariusza Krystiana, Klub PiS. I szykuje się pani poseł Bożena Lisowska, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, klauzule informacyjne ochrony danych osobowych, które funkcjonują, zwłaszcza w życiu instytucji publicznych, samorządowych, funkcjonują aż często z przesadą, natomiast zbyt często zdarza się, że w życiu prywatnym instytucje komercyjne użytkują nasze dane osobowe i to jest w sposób masowy, to co wspomniał mój poprzednik, zwłaszcza te instytucje, te firmy, które korzystają z naszych numerów telefonu, oferując nam różne usługi. I pytanie jest takie, skoro ta ustawa potrafi w aspekcie funkcjonowania instytucji publicznych działać aż nadto przesadnie, często doprowadzając do absurdu to, co nazywamy ochroną danych osobowych. Dlaczego tak często instytucje czy firmy prywatne korzystają i wchodzą w posiadanie naszych danych osobowych? I jest to często plaga. No, tak właśnie jest w tym momencie, kiedy różnego rodzaju firmy oferują panele fotowoltaiczne i różnego rodzaju pompy ciepła. I te dane są tak naprawdę sprzedawane na rynku wręcz oficjalnie. Dlaczego pomimo funkcjonowania tej ustawy tak często się dzieje i łamana jest ustawa? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. I zapraszam panią poseł Bożenę Lisowską, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku, Panie Prezesie, Szanowni Państwo. W Polsce brakuje regulacji prawnych określających, kto jest administratorem danych osobowych w samorządach. Obecnie jednostki samorządu terytorialnego ustalają to w sposób dowolny. Zarówno gminy, powiaty, jak i województwa. I raz jest to na przykład wójt, innym razem urząd gminy. Zdarza się, że w jednym samorządzie jest kilku administratorów danych osobowych. Bez określenia w polskim prawie właściwego podmiotu odpowiedzialności za dane, nadzór nad ochroną tych danych nie będzie możliwy. A samorządy przetwarzają wiele danych osobowych dotyczących na przykład pomocy społecznej czy kwestii podatkowych. Panie Prezesie, w swoim wystąpieniu mówił pan, że będzie pan chętnie włączał się w
procesy legislacyjne niwelujące luki prawne. W związku z tym proszę o zainicjowanie działania, aby te podstawy prawne dla JST w Polsce stworzyć. Dziękuję bardzo, pani poseł. Bardzo proszę pana posła Andrzeja Gawrona, Klub PiS. Panie marszałku, Wysoka Izbo, już prawie 7 lat obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych. Sprawdzałem te przypadki kar, które były nakładane przez urząd w 2023 roku. Jest kilka takich przypadków, gdzie firmy zostały ukarane za to, że miały niezadowalający stopień zabezpieczenia. Dane zostały zaszyfrowane lub skradzione. I mam takie pytanie, panie prezesie, czy właśnie stopień zabezpieczenia, czy to jest jakiś stopień uznaniowy przez urząd stosowany, czy rzeczywiście, jeżeli są standardowe zabezpieczenia, czy to już może być przedsiębiorca pewny, że nie zostanie ukarany? Małe i średnie przedsiębiorstwa nie mają tyle środków, żeby inwestować w bardzo taki wyrafinowany system ochrony. I tutaj chciałem właśnie, żeby pan się do tego odniósł. Tym bardziej teraz, kiedy ta cyberwojna, kiedy te systemy, które atakują komputery, serwery, są coraz bardziej wyrafinowane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. I zapraszam pan poseł Michał Gramatyka, Polska 2050. Szanowny panie marszałku, szanowny panie prezesie, panie i panowie posłanki i posłowie. Chciałem zapytać o to, co Urząd Ochrony Danych Osobowych, jakie przedsięwziął przygotowania, czynności wobec wyzwań nowej ery. Mamy do czynienia z nagminnym zbieraniem danych przez smartwatche, opaski fitnessowe, zegarki hybrydowe. Te dane są sensytywne i te dane są powiązane z naszymi poświadczeniami tożsamości, przynajmniej tymi, których używamy do logowania się do systemów telefonicznych. Czy tego typu sprawy leżą w zakresie zainteresowania Urzędu Ochrony Danych Osobowych? Jak UODO przygotowuje się do wdrożenia dyrektyw unijnych Data Act, Data Resilience Act, Data Governance Act, w jaki sposób wygląda współpraca z pozostałymi organami państwa przy konieczności implementacji tych zasad i tych uregulowań, które dopiero zaczną działać tak faktycznie, bo Internet Rzeczy to jest obszar, który dopiero się rozwija. Dziękuję bardzo, panie pośle. Zapraszam pana posła Witolda Tumanowicza, Konfederacja. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie prezesie, chciałem zadać pytanie, mianowicie dotyczące bazy PESEL, która została przekazana przez Ministerstwo Cyfryzacji Poczcie Polskiej podczas przygotowań do wyborów tzw. kopertowych. I chciałem się dowiedzieć, czy Urząd Ochrony Danych Osobowych przeprowadził jakąś kontrolę co do tego, czy nośniki tych danych oraz same dane są dalej przetwarzane przez Pocztę Polską. Co się w ogóle z nimi stało? Chciałbym, żeby pan prezes zwrócił na to uwagę. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Zapraszam posła Marcina Józefa Ciuka, Koalicja Obywatelska. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. Coraz większym problemem staje się ochrona danych osobowych, a raczej brak tej ochrony, jeśli chodzi o wizerunek dziecka w internecie. Rodzice często wrzucają zdjęcia swoich pociech z urlopu do internetu, nie zastanawiając się długo nad tym, że wizerunek jest daną osobową. Czy były interwencje lub kontrole w tej sprawie oraz czy, a jeśli tak, to co pan prezes planuje zrobić, aby ochronić dane osobowe dzieci w sieci? Dodatkowo, większość szkół korzysta z dzienników elektronicznych. Na rynku jest kilka firm dostarczających tego typu oprogramowanie w chmurze. Jak ocenia pan prezes bezpieczeństwo danych w zakresie dzienników elektronicznych? Czy i jakie zgłoszenia otrzymywali państwo dotyczące ochrony danych osobowych w zakresie dzienników elektronicznych? Oraz czy były jakieś interwencje dotyczące wycieku danych osobowych z tych dzienników? Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Zapraszam pani poseł Zofia Czernow, Koalicja Obywatelska. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, panie prezesie. Ja chciałam się zapytać, czy pana prezesa, czy w pana ocenie obecnie obowiązujące w Polsce prawo, czyli ustawa dotycząca ochrony danych osobowych, jest wystarczająca? Czy właściwie chroni obywateli? Przecież wiemy, zmieniają się technologie. Są bardzo wyrafinowane sposoby wyłudzania danych osobowych. I to do bardzo niecnych celów, bo
Wielokrotnie spotkałam się w moim biurze poselskim, jak wyłudzono kredyty na skutek wcześniejszego wyłudzenia danych osobowych. Zdarzają się celowe udostępnianie danych, sprzedaż danych osobowych i uważam, że potrzebna nam jest szeroka dyskusja w Sejmie i przegląd obowiązującego prawa, co zrobić, aby lepiej chronić dane osobowe. Bo rozpatrywanie skarg jest bardzo potrzebne, ale to jest wtórne. Najważniejsze jest zapobieganie udostępnianiu danych osobowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie posłu. Zapraszam posła Michała Pyrzyka, PSL. Proszę bardzo, panie pośle. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, problematyka ochrony danych osobowych zmienia się bardzo szybko w kontekście rozwoju nowych technologii. Mówiłem o tym w oświadczeniu klubowym, sygnalizowali to również w pytaniach moi przedmówcy. Są coraz to bardziej wyrafinowane, czy też nowe sposoby na pozyskanie naszych danych. Pojawiają się co prawda nowe przepisy, mówię tu o przepisach wspólnotowych, które regulują te kwestie, jak rozporządzenie o sztucznej inteligencji czy o usługach cyfrowych, również o zarządzaniu danymi i o samych danych, ale to życie ucieka do przodu i mam do pana prezesa pytanie, czy pana zdaniem w tej szybko zmieniającej się rzeczywistości czeka nas, o czym mówiła również pani Czernow, w przyszłości, w najbliższej przyszłości diametralna zmiana przepisów w tym zakresie i czy widzi pan potrzebę wprowadzenia nowych regulacji prawnych? Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Zapraszam poseł Renata Rak, Koalicja Obywatelska. Proszę bardzo, panie posłu. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Panie prezesie, dziękuję bardzo za wyczerpujące sprawozdanie. Moje pytanie dotyczy firm, które zostały ukarane, a mianowicie, czy istnieje system ponownego kontrolowania firm, które zostały wcześniej ukarane i jednocześnie sprawdzenia, czy wykonały zalecenia pokontrolne. I jednocześnie pytanie, czy zdarza się, aby takie firmy ponownie łamały przepisy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani poseł. Zapraszam posła Kazimierza Smolińskiego, Klub PiS. Panie marszałku, panie prezesie, wracam do sprawy Morele.net, która została ukarana już dwukrotnie. Pierwsza, o której mówiłem w sprawozdaniu, została uchylona decyzja. Teraz Wojewódzki Sąd Administracyjny utrzymał decyzję prezesa, uznając kompetencje pana organu. Czy, jakie jest pana stanowisko w tej sprawie? Czy pan będzie bronił tej decyzji? Czy w tej chwili zostały jakieś dalsze czynności procesowe są w tej sprawie? I druga rzecz to, jak funkcjonuje kodeks postępowania dla małych placówek medycznych, bo jest to rzeczywiście środowisko, gdzie są bardzo wrażliwe dane. Ich wyciek może być bardzo też dotkliwy dla osób objętych tymi danymi. To nie tylko przecież PESEL, ale właśnie dane związane z ochroną zdrowia powinny być szczególnie chronione i tutaj jest duże zagrożenie. Jak to funkcjonuje? Czy widzi pan jakieś możliwości poprawy jeszcze tej sfery? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Zapraszam pana posła Krzysztofa Grabczuka, Koalicja Obywatelska. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie prezesie. Proszę państwa, dane osobowe Polek i Polaków powinny być w sposób szczególny chronione. Natomiast naruszenie tego przepisu i tych danych powinno być absolutnie karane. Żyjemy w dość trudnych, niepewnych czasach i każde zjawisko, gdzie te dane osobowe, zwłaszcza wrażliwe, ujrzą światło dzienne, powinno mieć swoje konsekwencje. A to dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieży. Ale wiemy również, że z tych danych osobowych, czasami wykradzionych, można brać kredyty na kogoś innego, a zupełnie ktoś inny ponosi z tego tytułu konsekwencje. Ten raport, który za 2023 rok pokazuje, że sporo jest jeszcze do zrobienia, ponad 14 tysięcy naruszeń. Ale rzecz najgorsza w tym wszystkim, że tam jest bardzo dużo naruszeń, zwłaszcza z podmiotów publicznych. To nie powinno się nigdy zdarzyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Zapraszam pani poseł Anna Cicholska, Klub PiS.
Dziękuję. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Prezesie. Każdy z nas ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych. Ochrona danych osobowych w obecnej sytuacji, w jakiej znajduje się nasza ojczyzna, jest bardzo trudna. Znajdujemy się na wojnie hybrydowej. Przede wszystkim powinniśmy mieć na uwadze naszych seniorów i dzieci, które szczególnie narażone są na wycieki tak wrażliwych danych osobowych. To pokolenie musi być objęte szczególną ochroną. Dotąd działała Letnia Akademia RODO, która gromadziła wiele studentów z różnych ośrodków akademickich. Panie Prezesie, czy nadal będzie działała? I czy Urząd Ochrony Danych Osobowych będzie otwarty dla zwykłych ludzi, głównie seniorów i młodzież? Dziękuję. Dziękuję bardzo pani poseł i zapraszam panią poseł Agnieszkę Soin, Klub PiS. Proszę bardzo. Dziękuję panie marszałku, Wysoka Izbo, panie prezesie. W ostatnim czasie zgłaszają się do mnie sołtysi jako przewodniczącej zespołu parlamentarnego do spraw sołtysów z taką prośbą, a może i problemem, a mianowicie sołtysi zbierają podatki od mieszkańców, które później przekazują do gminy i od jakiegoś czasu mają problem z uzyskaniem danych osobowych osób, które takie podatki powinni uiścić. I czy takie zgłoszenia były do pana prezesa już, taki problem był przekazywany i jakie jest pana stanowisko na ten temat? Czy przychyli się pan do prośby sołtysów i będą zmiany w przepisach, które pozwolą im przetwarzać dane osobowe? Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo panie poseł. Zapraszam pana posła Pawła Sałka, Klub PiS. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Ja mam takie pytanie, albo raczej sugestie. Ze względu na to, że jeśli spojrzymy na życie nasze demokratyczne i to, co jest związane z inicjatywą obywatelską ustawową, gdzie obywatele mogą zebrać podpisy pod pewnym projektem ustawy lub pod wnioskiem referendalnym o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w jakiejś sprawie, mamy do czynienia z tym, że dzisiaj w przypadku referendum Państwowa Komisja Wyborcza wydała takie stanowisko, oświadczenie, tabelkę, pod którą się zbiera podpisy pod jakimś wnioskiem referendalnym w ramach tego pytania ogólnopolskiego. I problem polega dzisiaj na tym, że z jednej strony mamy wielkie kampanie informacyjne Chroń swój PESEL, mówię w wielkim skrócie, a z drugiej strony ten PESEL jest wymagany w przypadku inicjatywy referendalnej w ramach tego dokumentu i tej tabelki, przepraszam za skrót, którą przedstawiła Państwowa Komisja Wyborcza. I podobna jest sytuacja w inicjatywie obywatelskiej związanej z ustawą. I teraz sugestia, pytanie, prośba, odpowiedź, być może jakaś inicjatywa legislacyjna albo działanie ze strony pana ministra i urzędu UODO. W jaki sposób można by było, zarówno jeśli chodzi o inicjatywę referendalną, jak i zbieranie podpisów pod projektem ustawy obywatelskiej, uniknąć wpisywania numerów PESEL, dlatego że to powoduje poważne problemy przy zbieraniu podpisów pod tymi obiema inicjatywami. To też powoduje pewne problemy, a z drugiej strony takie inicjatywy obywatelskie jak referendum, czy właśnie obywatelski projekt ustawy, powinien być w państwie demokratycznym jak najbardziej szanowany. Bardzo proszę o odpowiedź albo o komentarz, panie ministrze, przynajmniej do tej sprawy. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo panie pośle. To było ostatnie pytanie. Zapraszam do odpowiedzi pana prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosława Wróblewskiego. Proszę bardzo. Szanowny panie marszałku, szanowni państwo, Wysoka Izbo. Przede wszystkim bardzo dziękuję za liczne pytania, a także komentarze, które zostały przez państwa postawione. Ja przepraszam, że powtórzę, ale sprawozdanie jest składane za rok 2023, kiedy nie pełniłem tej funkcji, więc siłą rzeczy do niektórych spraw jest mi się trudniej odnieść. Ale postaram się to uczynić w niniejszej odpowiedzi.
Jeżeli nie będę w stanie takiej odpowiedzi udzielić z jakichś względów, to udzielę tej odpowiedzi Państwu posłom pisemnie. Przede wszystkim rozpocznę może od pytań i postaram się do nich po kolei ustosunkować, aczkolwiek niektóre kwestie były podnoszone kilkakrotnie. Po pierwsze pytanie pana posła Sopińskiego dotyczące telemarketingu. To jest obszar rzeczywiście, który w praktyce dotyka nas wszystkich, jest bardzo nużący i trudny. Niestety mamy w tym obszarze dosyć skomplikowany stan prawny, także jeżeli chodzi o nadzór instytucjonalny, bo jest to przede wszystkim obszar prawa telekomunikacyjnego, gdzie organem właściwym jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i w niektórych tylko przypadkach możemy mieć do czynienia, bym powiedział, z właściwością prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Natomiast ja od początku mojej kadencji uczyniłem priorytetem współpracę z innymi regulatorami, przede wszystkim z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta oraz Urzędem Komunikacji Elektronicznej. Co prawda nie doszło w poprzednich latach do zawarcia porozumienia między tymi instytucjami, ale ja chciałbym, żeby była to i staram się z prezesami tak współpracować, żeby wymiana informacji w sprawach, w których można skutecznie pomóc, była sprawna. Utworzyliśmy takie task force, grupy robocze, w których współpracujemy bezpośrednio, wykorzystując najmocniejsze kompetencje danego urzędu. Więc w tym zakresie myślę, że kompleksowa odpowiedź z pewnością dotyczyłaby także kwestii ochrony przed takimi negatywnymi zjawiskami ze strony praw konsumenta. Rzeczywiście także handel danymi, handel zgodami jest czymś, co się wydarzyło. To jest także kwestia transgraniczna. Niestety to są także podmioty funkcjonujące spoza Polski, w szczególności spoza także krajów Unii Europejskiej. Dlatego w tym zakresie współpracujemy nie tylko i wyłącznie z podmiotami, instytucjami polskimi, ale także z naszymi partnerami, organizacjami nadzorczymi z innych krajów, w szczególności krajów unijnych i także na poziomie Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych. Co do kwestii rzeczywiście, bym powiedział, systemowych, ja za te pytania wszystkie bardzo dziękuję, bo one też będą przyczynkiem dla mnie do może takiego jeszcze bardziej odważniejszego pochylenia się nad kwestiami legislacyjnymi i rzeczywiście widząc z Państwa strony, bym powiedział, tą dobrą wolę współpracy, za co bardzo dziękuję. Myślę, że z takimi inicjatywami pozwolę sobie występować częściej, bo niektóre te wystąpienia rzeczywiście są kierowane do odpowiednich resortów, ale jeżeli będę mógł skierować niektóre wystąpienia na przykład do komisji, do Państwa rozważenia, będę za to niezwykle wdzięczny. Następne pytania dotyczyły ze strony pani poseł Bożeny Lisowskiej kwestii administratorów w jednostkach samorządu terytorialnego. Rzeczywiście tutaj jest wiele niekonsekwencji. Wiemy, że ustawodawca też do tej pory niekiedy wskazuje tego administratora w sposób wyraźny w przepisach prawa, w innych przypadkach nie. Nie ma tutaj pełnej logiki, natomiast pamiętać trzeba, że definicja administratora w rozporządzeniu interpretowana przez Europejską Radę Ochrony Danych Osobowych to przede wszystkim wytyczne z 2020 roku, czyli 2020 przez 7, wskazują na potrzebę, bym powiedział, rozpatrywania tych pozycji w ramach rzeczywistych ról pełnionych przez te podmioty. Ale wiedząc, że jest taka niejednolitość, rozpoczęliśmy w tym roku działania na dwóch poziomach.
Z pomocą moich zastępców, pani profesor Agnieszki Grzelak, a w szczególności pana prezesa, tutaj w tym obszarze pana prezesa Komognickiego, który pracował uprzednio w Urzędzie Miasta Warszawy i ma duże doświadczenie samorządowe, spotkań z ogólnopolskimi organizacjami zrzeszającymi samorządy na poziomie miast, na poziomie województw, powiatów, tak ażeby wypracowywać rozwiązania, które mogą ustandaryzować to podejście. Jednocześnie też w ramach tej akcji, o której państwu wspomniałem, UODO Rusza w kraj, to jest zupełnie robocza nazwa, spotykamy się z inspektorami ochrony danych osobowych samorządu terytorialnego. Muszę państwu powiedzieć, że to jest bardzo krzepiące, bo w Tarnowie dzięki współpracy zresztą z wojewodą małopolskim udało nam się zorganizować spotkanie z blisko 80 inspektorami, gdzie rozmawialiśmy właśnie na te tematy. Jest na to oczywiście wiele sposobów. Jednym z nich jest stworzenie kodeksu dla jednostek samorządu terytorialnego. Kodeks jest to narzędzie określone w rozporządzeniu ogólnym o ochronie danych osobowych, które może spowodować, że zostaną przyjęte pewne rozwiązania, które będą branżowo obowiązywać. I wtedy, jeżeli do takiego kodeksu przystąpiłaby większa grupa jednostek samorządu terytorialnego, a być może to powinno być także w odniesieniu do pewnych dziedzin, jak na przykład edukacji, jak na przykład opieki społecznej, wówczas szansa na uporządkowanie tego systemu będzie znacznie większa. My do tego zachęcamy, ja do tego bardzo zachęcam, no ale jednak musi inicjatywa wyjść od administratorów, ponieważ ostatecznie to prezes urzędu zatwierdza te kodeksy. Ale niemniej będziemy analizować to dalej pod kątem zarówno zmian prawnych, ale wydaje mi się, że nie zawsze te zmiany prawne, one też są długotrwałe, może są najlepszym rozwiązaniem, więc póki co jesteśmy na etapie konsultacji, tak ażeby bez zmian prawnych można było uporządkować i ustandaryzować ten poziom właśnie w ramach dobrych praktyk, tudzież kodeksów. Jeżeli chodzi o pytanie pana posła Andrzeja Gawrona o stopień zabezpieczenia, które powinny stosować administratorzy, w szczególności przedsiębiorcy. Zresztą pamiętać trzeba, że w dużej mierze to są mali i średni przedsiębiorcy. To być może i 85% administratorów to właśnie mali i średni przedsiębiorcy. I rzeczywiście o przepisy dotyczące ochrony danych osobowych no są pewnym obowiązkiem, które trzeba spełnić. Natomiast filozofia rozporządzenia ogólnego przenosi ciężar wprowadzenia odpowiednich rozwiązań na administratorów. Natomiast to, co jest niezwykle istotne i my staramy się w tym wspierać administratorów, znalezienie rozwiązań organizacyjno-technicznych powinno być dostosowane do ryzyka. Czyli przede wszystkim pamiętajmy o to, i to niestety jest rzecz, o której często administratorzy zapominają, żeby ocenić ryzyko i ryzyka, które istnieją w danej firmie, zrobić to rzeczywiście porządnie, nie korzystać, bym powiedział, z jakichś wzorów dostępnych, bym powiedział, dla, przepraszam, byle kogo, ale dla konkretnej jednostki znaleźć rozwiązania i dostosować do tego rozwiązania przede wszystkim techniczne, informatyczne, bo najczęściej o to chodzi. To często nie muszą być najdroższe rozwiązania, one muszą być skuteczne. I często, jeżeli administratorzy taką czynność wykonują, wtedy jest bardzo dużo gwarancja, że te ryzyka zostaną zmitygowane, czyli mówiąc prosto, że do naruszeń ochrony danych nie dojdzie i że te obowiązki zostaną spełnione. My w tym zakresie, ja staram się to spełniać i staramy się wspierać także właśnie w różnych działaniach edukacyjnych administratorów, małe i średnie przedsiębiorców w tym zakresie. Nie ukrywam, że to także jest, w pewnym momencie musi dojść do powiedzenia tego, że to też jest kwestia zasobów. My ubiegamy się o środki, na przykład na takie działania edukacyjne, mam nadzieję, że skutecznie.
pytanie pana posła Gramatyki, które odpowiem krótko, jeżeli chodzi o te wyzwania nowych technologii. Oczywiście urząd przygotowuje się i staje się wspierać i w tym zakresie administratorów, którzy przecież muszą odpowiadać na te zmieniające się ryzyka wynikające ze zmian technologicznych, ale w takim mierze także Urząd Ochrony Danych Osobowych będzie pełnił nowe role, ponieważ akty cyfrowe dotyczące zarządzania danymi, dotyczące danych, dotyczące sztucznej inteligencji wymagają znalezienie odpowiednich rozwiązań proceduralnych, ale także instytucjonalnych. W tym zakresie współpracujemy z Ministerstwem Cyfryzacji. Nie jest tak, że zawsze mamy identyczne zdanie na każdy temat. Czasami z perspektywy ochrony danych osobowych wskazujemy nieco inne rozwiązania, bardziej spójne z ochroną danych osobowych. Niemniej jednak staramy się w tym zakresie bardzo mocno współpracować, na przykład w obszarze cyberbezpieczeństwa, gdzie wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji staramy się budować jeden punkt zgłoszeń incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa i danych osobowych, tak zwany system S46. Ja także, ponieważ te działania są bardzo ważne na arenie międzynarodowej z uwagi na to, że to są przepisy Unii Europejskiej, więc współpraca z innymi organami nadzorczymi, z organami Unii Europejskiej jest niezwykle istotna, ale także w innych gronach, takich jak na przykład Grupa Berlińska, gdzie zresztą przed 2 tygodniami miałem okazję uczestniczyć. To jest grupa organów nadzorczych dotycząca nowych technologii, która ma już bardzo bogate doświadczenie. Ja reaktywowałem udział Urzędu Ochrony Danych Osobowych i uważam, że powinniśmy czerpać z najlepszych doświadczeń w takim zakresie, jak to jest możliwe. Pytania kolejne dotyczyły wyborów kopertowych, więc pozwolę sobie się do nich ustosunkować. Ja, szanując dorobek mojego poprzednika i pracę całego urzędu w ubiegłym roku, no nie we wszystkich sprawach mam ten sam pogląd prawny. Zdecydowałem się cofnąć skargi kasacyjne poprzedniego prezesa, który rzeczywiście w tym zakresie odmówił podjęcia skarg, które wpłynęły do urzędu. W tym momencie są prowadzone postępowania administracyjne, postępowania dowodowe. Wiemy, jak wyglądają wyroki sądów administracyjnych w tym zakresie i jako organ ochrony danych osobowych, no, mój pogląd opiera się na prawomocnych wyrokach sądów. On nie może być inny i jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia takich postępowań administracyjnych w tym zakresie. Więc myślę, że będę Państwa o tym informować w dalszym ciągu, bo rzeczywiście jest to sprawa dla ochrony danych osobowych niezwykle, niezwykle istotna. Jeżeli chodzi o pytania pana posła Józefa Ciuka, to chciałem powiedzieć, że jest to jeden z moich priorytetów, ale także cieszę się, że mogę kontynuować dotychczasowe działania prezesa urzędu w zakresie takich inicjatyw jak właśnie program Twoje dane, Twoja sprawa. Natomiast w tym roku w kwietniu zawarłem porozumienie o współpracy z Rzeczniczką Praw Dziecka i dzięki współpracy z ekspertami, dzięki współpracy z doktorem Konradem Ciosiełkiewiczem wypracowaliśmy taki poradnik dotyczący ochrony wizerunku dzieci i młodzieży i staramy się go upowszechniać także we współpracy z kuratoriami. Sprawą dzienników elektronicznych mogę tylko powiedzieć, że się zajmujemy, natomiast no nie jestem teraz, że zaszkodziłbym bardziej sprawie, gdybym powiedział, jakie działania planujemy. W zakresie ustawy o ochronie danych osobowych pytanie pani Zofii Czernow.
Muszę powiedzieć, że widzimy wiele trudności związanych z aktualną ustawą. Ja wspomniałem o jednym, o tym, że wniesienie skargi do sądu administracyjnego powoduje automatyczne wstrzymanie wykonalności administracyjnej kary pieniężnej. To niestety, w szczególności u dużych podmiotów, powoduje taką tendencję, że skarżona jest każda praktyczna decyzja. Decyzje mojego poprzednika w 80% zostały zaskarżone z prostego powodu, że jest to, nie chcę tego nazwać, bo to jest oczywiste prawo do sądu, ale jest to, wygląda to inaczej niż w przypadku na przykład decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, gdzie sąd decyduje na wniosek ukaranego, czy tak konieczność płacenia, mówiąc krótko, wstrzymać czy nie. Automatyzm powoduje, że jeżeli administrator skarży decyzję prezesa do sądu administracyjnego, proces trwa 5-6 lat, no jest to przy inflacji oczywiste, bym powiedział, kredytowanie się, nawet jeżeli są to przypadki oczywistych naruszeń. Prowadzenie żmudne postępowań administracyjnych zapewniające standardy ochrony praw jednostki także powoduje, że te postępowania niejednokrotnie są przewlekłe. Ja tutaj z pewnością będę czynił wszystko, żeby ten czas uległ skróceniu, ale także chciałbym, ażeby może te rozwiązania, które są bardziej biurokratyczne i na poziomie prawa, żebym mógł zaproponować Państwu pewne w tym zakresie zmiany. Co do pytań pana posła Smolińskiego o sprawę Morele, mogę powiedzieć, że ja zdecydowałem się pozostawić sprawę w rękach niezależnego sądu, który, jak wiemy, tą ponowną decyzję prezesa urzędu podtrzymał. Ja zresztą, ta skarga została zaskarżona kasacyjnie. Ja w odpowiedzi powołałem się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uważam za trafny. Sprawa jest na etapie postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Jeżeli chodzi o kodeks z kolei i inne kodeksy w zakresie, tutaj kodeks, pytanie pana posła dotyczące małych placówek zdrowia, mechanizm wygląda tak, że powoływany jest podmiot monitorujący, który ma zapewnić przestrzeganie wszystkich standardów przez członków tej inicjatywy kodeksowej. Oni przyjmują pewne rozwiązania, natomiast obowiązkiem podmiotu monitorującego jest składanie odpowiednich corocznych sprawozdań. Jesteśmy akurat na etapie oczekiwania na złożenie takiego sprawozdania, co nastąpi w grudniu. Będziemy to analizować, niemniej jesteśmy też w takim bieżącym kontakcie z podmiotem monitorującym. Na oceny pewnie przyjdzie już czas w przyszłym roku. Jeżeli chodzi o pytanie pani poseł Renaty Roth dotyczące ponownego kontrolowania firm, to oczywiście odbywa się zawsze w ramach postępowania sprawdzającego. Sprawdzamy, Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawdza, czy te obowiązki wynikające z decyzji, w których stwierdzono naruszenia, są właściwie wyegzekwowane. Natomiast w każdym przypadku każde kolejne naruszenie jest brane pod uwagę w przypadku w szczególności nakładania administracyjnej kary pieniężnej. To wynika bezpośrednio i z przepisów rozporządzenia ogólnego, i z kodeksu postępowania administracyjnego. Jest to okoliczność obciążająca. Ja powiem szczerze, że widząc niektóre sprawy, których w stosunku do dużych podmiotów, korporacji, których uczyniono sobie z naruszeń po prostu pewną wręcz politykę lekceważenia ochrony danych osobowych, a do tej pory wydano w stosunku do takiego podmiotu finansowego 15-16 upomnień, zdecydowałem się w tym roku nałożyć kary administracyjne. No, z uwagi na wielkość tych podmiotów
Taka kara na przykład w przypadku jednego z banków sięgnęła 4 milionów złotych, ale uważam, że rzeczywiście, jeżeli ktoś w zasadzie w warunkach no, nieco administracyjnych oczywiście, w cudzysłowie, recydywy, popełnia wciąż te same naruszenia, no to niestety, ale nie ma innej możliwości niż nałożenie takiej administracyjnej kary pieniężnej. To już widać w tym roku, Panie prezesie, przepraszam bardzo, bo już czas jest przekroczony o 6 minut ze względu na powagę tematyki. Ja chciałem pozwolić panu prezesowi dokończyć. Natomiast jeżeli tych odpowiedzi na pytania posłów jest jeszcze wiele, to może pan prezes sformułować też o odpowiedzi na piśmie do posłów. Dobrze. Zwracam uwagę i pozwalam sobie przerwać ze względu na to, że mamy pewne opóźnienie w obradach. I część posłów tutaj czeka już na możliwość wystąpienia w kolejnym punkcie. Dobrze. Panie marszałku, to jeżeli mogę... Bardzo proszę o skonkludowanie wypowiedzi. Skonkluduję. Rzeczywiście, jeżeli to tylko te dwie rzeczywiście odpowiedzi, jeżeli chodzi o osoby starsze, to ja uważam, że to jest niezwykle ważny obszar. Dosłownie miesiąc temu zawarliśmy porozumienie z Federacją Uniwersytetów Trzeciego Wieku. To jest 700 uniwersytetów w Polsce, 150 tysięcy osób i zamierzam te działania kontynuować, zyskując taką platformę do edukacji, także w odniesieniu do osób starszych. Jeżeli chodzi o podmioty publiczne z kolei, to ja w tym roku także kilka kar administracyjnych pieniężnych podmiotom miałem okazję wymierzyć, natomiast pamiętać trzeba o tym ograniczeniu finansowym. To jest ustawowe ograniczenie do wysokości 100 tysięcy złotych. Natomiast z drugiej strony trzeba powiedzieć, że praktycznie w 100% podmioty publiczne wykonują zalecenia, nakazy prezesa urzędu i płacą te kary, ale ograniczenia istnieją. Konkludując, panie marszałku, Wysoka Izbo, bardzo jeszcze raz dziękuję za wszystkie uwagi odnoszące się do działalności urzędu. Traktuję oczywiście, że one w części dotyczą ubiegłego roku, ale to są także uwagi na przyszłość i bardzo liczę na dobrą współpracę i także oczywiście proszę Państwa o wspieranie działań Urzędu Ochrony Danych Osobowych dla dobra obywateli, zarówno jeżeli chodzi o te działania o charakterze prawnym, legislacyjnym, jak i o budowę zasobów, bo nie ma co ukrywać, że dzisiaj w czasach cyfrowych znalezienie specjalistów w tym obszarze jest niezwykle trudne, w szczególności w sferze budżetowej i bez Państwa wsparcia także w tym zakresie no, nie będziemy w stanie coraz skuteczniej chronić praw obywateli, ale a myślę i jestem przekonany, bardzo za to jeszcze raz dziękuję, że taka myśl nam towarzyszy podczas dzisiejszego mojego wysłuchania. Bardzo dziękuję Państwu jeszcze raz. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Zamykam dyskusję. Zakładamy oczywiście, że pan sprawozdawca komisji, pan poseł Dominik Jaszkowiec już głosu zabierać nie zamierza. Nie widzę pana posła. Zamykam zatem dyskusję. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka wnosi o przyjęcie sprawozdania z działalności prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w roku 2023, zawartego w druku nr 646 do wiadomości. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął i sprzeciwu nie słyszę.